Dieceza Tarnowska od wielu dziesiątek lat wpisuje się w całą panoramę tego wszystkiego, co wiąże się z pielgrzymkami. Tutaj na początku pragnę wspomnieć świętej pamięci księdza Czesława Konwenta i Porąbkę Uszewską, gdzie właśnie było diecezjalne biuro pielgrzymkowe. Po śmierci, nagłej śmierci księdza prałata Czesława, to wszystko jakby wróciło poprzez diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne, które od 2 lat działa w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 9. W biurze ITER prowadzimy zapisy na pielgrzymki krajowe i zagraniczne. W najbliższym czasie, już w piątek, wyjeżdża grupa do Włoch. Końcem października kolejna grupa do Izraela. Chciałem serdecznie w tym miejscu zaprosić wszystkich. Zaprosić kapłanów, zaprosić zgromadzenia zakonne, zaprosić także osoby świeckie, różnego rodzaju stowarzyszenia, ruchy religijne. Mamy już takie doświadczenie w tym, że wiele osób z różnych stron naszej diecezji zwraca się do nas, aby przygotować takie bogatsze programy. Programy, które prowadzą poprzez Fatimę, Lourdes, La Salette. Programy, które skierowane są na Ziemię Świętą. Programy także ostatnio, po decyzji papieża Franciszka, do Medjugorje. Jesteśmy tutaj dla Was. Jesteśmy po to, aby pomagać, ogarniać to wszystko. Mamy już ofertę na przyszły rok. Końcem stycznia, początkiem lutego będzie pielgrzymka do Izraela w ferie zimowe. Następnie będzie pielgrzymka do Izraela również na niedzielę palmową i w weekendzie majowym. Prowadzimy również zapisy na pielgrzymki do Włoch, do Medjugorje, do Fatimy, Lourdes, La Salette. Tworzymy to wszystko, co wiąże się z pielgrzymowaniem. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby pielgrzymować, mimo tego, że czasami przepisy wydają się bardzo restrykcyjne i bardzo trudne do przeskoczenia, to w wielu wymiarach, w tych formach, które były w parafiach, zachęcamy do tego, aby dalej pozostać. Oczywiście te dłuższe wyjazdy, które jakoś ustawa nowa normalizuje, jesteśmy do tego, żeby Wam pomagać, żeby je organizować dla Was, dla parafii, tak jak wcześniej mówiłem, dla stowarzyszeń, także dla różnego rodzaju grup. Zgłaszają się do nas nawet koła gospodyń wiejskich, zgłaszają się zakłady pracy, dla których organizujemy właśnie takie wyjazdy, tak jak brzmi nazwa naszego tutaj biura, że to jest duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne, a więc również i takie wyjazdy organizujemy. Parafie mogą nadal organizować wyjazdy dzieci pierwszokomunijnych na przykład. Są to wyjazdy okazjonalne. Mogą organizować z młodzieżą wyjazdy na przykład na różnego rodzaju koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Mogą organizować rekolekcje dla maturzystów. Oczywiście trzeba pamiętać o wszelkich tutaj przepisach prawnych, które obowiązują przy takiej właśnie organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze wyjazdy, o te wyjazdy związane już z pobytem więcej jak 24 godziny, połączone z noclegiem, z wyżywieniem, to są odpowiednie przepisy, odpowiednia ustawa. Jeżeli ktoś ma pytania, jeżeli chciałby się dowiedzieć, jak to zrobić, zapraszamy serdecznie. Mamy stronę internetową, mamy profil na Facebooku, można tam zaglądnąć, można nas odwiedzić. Na ulicy Urszulańskiej jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. I tutaj u nas można szczegółowe informacje otrzymać. Również znajdziecie naszą ofertę, znajdziecie miejsca, w które się udajemy. W ofercie mamy nowości. Początkiem czerwca organizujemy pielgrzymkę do Gruzji i Armenii. W ofercie również pojawił się Liban, a także Izrael z Jordanią. Żeby ta pielgrzymka była jakoś mocniej też przeżyta, to właśnie mam w rękach wydany przez nasze wydawnictwo diecezjalne Biblos śpiewnik i modlitewnik diecezjalnego duszpasterstwa pielgrzymkowo-turystycznego ITER. Ten śpiewnik ma tytuł W drogę z nami wyrusz, Panie. Są w nim i piosenki pielgrzymkowe, tak jak na pielgrzymce tarnowskiej, pieszej.
Są także piosenki dobrane do liturgii, żebyśmy podczas mszy świętej jak najowocniej uczestniczyli. Jest wiele modlitw, są także piosenki patriotyczne, są także piosenki biesiadne i także jest podział na różne okresy liturgiczne, bo przecież czasami pielgrzymujemy w Adwencie, czasami jest to jeszcze okres kolęd, jesteśmy także w czasie Wielkiego Postu czy okresie wielkanocnym. Tak też zostały podzielone i dobrane pieśni, żebyśmy wzbogacali się nawzajem także poprzez śpiew w czasie naszego pielgrzymowania. W ofercie mamy również w weekendzie majowym Camino Portugis, 6 dni pieszego przejścia szlakiem świętego Jakuba. Santiago de Compostela. Zapraszamy chętnych. Nasze duszpasterstwo, także we współpracy z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ma swoją audycję. Zapraszamy w każdą środę o 21.30. Nie jest to audycja jakaś promująca to wszystko, co robimy, gdzie wyjeżdżamy, ale audycja, która jest bardziej wspomnieniowa. Po prostu pokazujemy miejsca, gdzie byliśmy. Pokazujemy te miejsca, pokazujemy także ludzi, ich świadectwa, bo dla duszpasterstwa ważne jest, co pozostało w sercu tych ludzi, którzy byli na pielgrzymkach, a świadectwa są bardzo głębokie. Wiele również jako kapłan przeżyłem głębokich spowiedzi świętych, wiele także zwierzeń, rozmów w drodze. Ja zawsze mówię, że wyruszając na pielgrzymkę, wyruszamy tak jak taka parafia na kółkach. W ofercie pojawiła się również pielgrzymka do Libanu, oczywiście święty Charbel. Jest dużo osób zainteresowanych właśnie tym kierunkiem, kierunek Liban. Przede wszystkim ja jako duszpasterz diecezjalny pragnę objąć tą opieką na ile mogę wszystkich, którzy z naszej diecezji właśnie udają się w różne miejsca pielgrzymkowe. Tak powiem na marginesie, że tamtego roku przeliczyłem, że mniej więcej 211 dni spędziłem właśnie na byciu z pielgrzymami, byciu na szlaku. Spędziłem właśnie czy w autokarze, czy też odwiedzając różnego rodzaju parafie, czy też będąc na spotkaniach przedpielgrzymkowych. To wszystko dało taki właśnie wynik. I pragnę ten wynik utrzymać i coraz więcej być na pielgrzymkowych szlakach, ale także bardzo się cieszymy, jeżeli przychodzą do nas całe grupy z parafii. Niesamowite jest, jeżeli ksiądz potrafi zorganizować dwa autokary i mieliśmy właśnie teraz we wrześniu do Włoch dwa autokary z parafii Jastrząbka. Mieliśmy także dwa autokary do Medjugorje z parafii Kamienica i zachęcamy do tego, aby organizować, przyjść do nas. My wszystko pomożemy, przygotujemy od A do Z i od A do Z przygotujemy wszystko to, co jest potrzebne do takiego właśnie pielgrzymowania.